pielgrzymka do Rzymu. Ach, co to była za podróż. Nie przypuszczaliśmy nawet, że na swej drodze napotkamy różne dziwne istoty. Baśniowych rycerzy, księżniczki i ziejące ogniem smoki. Były też Alpy i wyschnięte koryta rzek. W końcu jednak dotarliśmy na kolację do miejscowości Fuzina, nieopodal Wenecji. Tu zaserwowano nam tradycyjną włoską potrawę, czyli makaron z kluskami. Nie mogło również zabraknąć czerwonego wina. W domkach kempingowych spało nam się znakomicie. A na śniadanie dla odmiany świeże bułeczki. Po śniadaniu czekał nas rejs barką do Wenecji. Jak na koniec kwietnia i klimat śródziemnomorski, pogoda dopisała. Było w miarę ciepło, chociaż na morzu wiał dość silny wiatr. A oto i Wenecja. Miasto położone na licznych bagnistych wyspach na Morzu Adriatyckim, gdzie zamiast ulic i chodników są kanały i mosty. Niektóre mosty łączą bezpośrednio budynki. Tu wszystko jest na wodzie. Domy zbudowane są na palach. Transport w większości odbywa się drogą wodną lub pieszo. Wąskie uliczki uniemożliwiają bowiem jakikolwiek inny transport. Zastanawialiśmy się nad losem muzyka, mieszkającego przy takiej na przykład ulicy, który zechciałby zakupić do swojego domu fortepian. Najpopularniejszym środkiem transportu jest tramwaj wodny. Można także poruszać się gondolami, tymi zwykłymi dla turystów i tymi na specjalne okazje. Większość mieszkańców posiada jednak własne łódki. Ze względu na swoje położenie i architekturę, Wenecja znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jednakże atakowane przez morze stare budynki szybko ulegają zniszczeniu. Patronem Wenecji jest święty Marek, którego relikwie złożone są w Bazylice Świętego Marka, stojącej przy Placu Świętego Marka. Znajduje się on w najstarszej części miasta, a jego historia, sięgająca XI wieku, związana jest z budową bazyliki. Od strony placu bazylikę zdobi szeroka fasada z 5 portalami. Na szczycie środkowego łuku umieszczona jest statua, a poniżej złoty lew świętego Marka. Mozaika nad wejściem przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa. Z powodu tłumu turystów nie dane nam było niestety zajrzeć do wnętrza bazyliki. Zachwycaliśmy się natomiast przepiękną XVI-wieczną architekturą Placu Świętego Marka. Przyległym do bazyliki pałacem dożów i wieżą zegarową.
a to campanilla, dzwonnica świętego Marka, pełniąca również funkcję latarni morskiej, wiatrowskazu i wieży strzelniczej. To właśnie na tej wieży Galileusz zamontował swoją pierwszą lunetę. Historyczna część Wenecji pełni głównie funkcje turystyczne. Można tu też posłuchać dobrej, klasycznej muzyki. Albo spotkać Charlie'ego Chaplina. Spośród wszystkich mostów Wenecji do najbardziej znanych należy Most Westchnień, przez który prowadzano niegdyś skazańców wzdychających ponoć na nim za wolnością. Dziś my wzdychaliśmy, patrząc na olbrzymie reklamy oblepiające most. Oprócz Bazyliki Świętego Marka w Wenecji znajduje się dużo innych zabytkowych kościołów. Podczas kilkunastominutowego spaceru udało nam się obejrzeć jedynie z zewnątrz kilka z nich. Ale Wenecja jest także miastem portowym, o czym świadczą przepływające głównym kanałem olbrzymie statki. Jeszcze tylko rzut oka na przepiękne wyroby ze słynnego szkła weneckiego i płyniemy barką do Fuzziny. Tu czeka już na nas autokar, którym udamy się do Padwy. Padwa to miasto, w którym na jednym z najstarszych uniwersytetów Europy wykładał Galileusz. Słynne Prato della Valle, największy miejski plac we Włoszech. Ustawiono na nim 88 posągów ludzi zasłużonych dla miasta. W odróżnieniu od Wenecji nie ma tu tramwajów wodnych. Po ulicach mkną natomiast jednoszynowe tramwaje na gumowych oponach. Głównym zabytkiem miasta jest największy kościół w Padwie. Il Santo, romańska bazylika świętego Antoniego. Skonstruowana na planie krzyża łacińskiego, podzielona jest na trzy nawy. W lewej nawie kaplica świętego Antoniego, doskonałe dzieło epoki renesansu. W centrum kaplicy wznosi się ołtarz, grobowiec świętego Antoniego. Marmurowe płaskorzeźby ukazują sceny z życia świętego. Relikwie świętego znajdują się w barokowej kaplicy skarbca. W trzech niszach wystawione są tu dziesiątki drogocennych relikwiarzy, zawierających m.in. kość, fragment skóry, włosy, podbródek oraz język świętego Antoniego. Tuż obok, po lewej stronie kaplicy relikwii, usytuowana jest kaplica polska, pod wezwaniem świętego Stanisława. W
kaplicy świętego Jakuba Apostoła umieszczono rzeźbę przedstawiającą papieża Jana Pawła II. W Bazylice uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawianej w języku polskim. Obok bazyliki mieści się klasztor franciszkanów z szeregiem dziedzińców i podcieni. Dziedziniec Magnolii bierze swą nazwę od rosnącego tu olbrzymiego drzewa migdałowego. A to dziedziniec muzeum. Po nawiedzeniu Bazyliki Świętego Antoniego zrobiliśmy zdjęcie grupowe, a następnie udaliśmy się w drogę z Padwy w okolice Rzymu. Po północy zajechaliśmy do hotelu w Rocca di Papa, miejscowości odległej 25 km od Rzymu. Nazajutrz udaliśmy się metrem na zwiedzanie Wiecznego Miasta. Trzeba przyznać, że Włosi zadbali o informacje dotyczące beatyfikacji Jana Pawła II, również w języku polskim. Po wyjściu ze stacji metra San Giovanni przeszliśmy przez bramę świętego Jana na Lateranie. Bazylika świętego Jana na Lateranie. Matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata. Znaczy to, że świątynia ta jest katedrą papieży, biskupów Rzymu i zwierzchników całego kościoła. Jest to bazylika pięcionawowa. W niszach filarów umieszczono posągi 12 apostołów. Sufit ozdobiony jest herbami trzech papieży. Ołtarz główny osłania gotycki baldachim, wykonany w 1367 roku. Świątynia ta to miejsce spoczynku papieży i kardynałów. Pod ołtarzem głównym znajduje się płyta nagrobna Marcina V. Ściany bazyliki pokryte są przepięknymi freskami. Widoczne tu pęknięcie to świadectwo jednego z wielu ukrywanych zamachów na życie Jana Pawła II. Z Bazyliki Świętego Jana na Lateranie udaliśmy się do położonego naprzeciwko budynku mieszczącego święte schody. Schody te, przywiezione przez świętą Helenę z Jerozolimy, zgodnie z legendą pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata i stąpał po nich prowadzony na sąd Jezus. Liczą 28 stopni i wolno nimi chodzić tylko na kolanach. Spacerując ulicami Rzymu, dotarliśmy przed kościół redemptorystów. W kościele tym została umieszczona cudowna ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Jest duża grupa, 150 osób.
diecezji sosnowieckiej, a także rodzina Radia Maryja z różnych regionów Polski wraz z księżmi ksiądz Tomasz Kryczko, ksiądz Karol Milewski, ksiądz Marek Jałoszyn i ksiądz Grzegorz Kopyś. Witamy Was serdecznie. Drodzy, witamy także siostry obecne tutaj wśród nas, droga młodzieży, starszy, wszyscy stajemy przed ołtarzem Pana i Matki Bożej nieustającej pomocy. Jest to obraz, ikona oryginalna z XIV wieku, Pius IX w 1866 roku. Wręczy ojcom redemptorystą i jej łaski stały się znane na całym świecie. Po mszy udaliśmy się na zwiedzanie pobliskiej Bazyliki Matki Boskiej Większej, zwanej również Bazyliką Matki Boskiej Śnieżnej. Renesansowy sufit bazyliki został ozdobiony złotem przywiezionym przez Krzysztofa Kolumba. Wzdłuż ścian nawy głównej znajdują się mozaiki z V wieku, przedstawiające sceny ze Starego Testamentu. Łuk tęczowy zdobią pasy mozaiki ukazujące sceny z Nowego Testamentu. Ołtarz główny osłania baldachim, a pod nim znajdują się relikwie żłobka Jezusa. Poza Betlejem jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie kolędy śpiewane są przez cały rok. Po prawej stronie ołtarza mieści się kaplica Sykstusa V. Po lewej stronie znajduje się kaplica Pawłowa. Do bocznej nawy przylega do bazyliki baptysterium z XIX-wiecznym wnętrzem. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Przed bazyliką niespodziewanie spotkaliśmy naszą kuzynkę z Niemiec. Co za spotkanie? Buzi! Buzi! Wracając do metra, uciekaliśmy przed deszczem. Pojechaliśmy na nocleg do hotelu w Rocca di Papa. Z okien hotelu roztaczał się przepiękny widok na jezioro Albano i Castel Gandolfo, letnią rezydencję papieża. Pierwszy maja. W tym dniu kojarzącym się z pochodami, my również na długo przed świtem szliśmy w pochodzie. Podążaliśmy do metra, którym mieliśmy dotrzeć na beatyfikację Jana Pawła II. Metro uruchamiano o godzinie 5, ale do wejścia stała już wówczas olbrzymia międzynarodowa kolejka oczekujących. O godzinie 6 szliśmy ulicą Via Ottaviano na plac Świętego Piotra. Niestety o tej porze udało nam się dotrzeć jedynie przed budynek Radia Watykańskiego, jakieś 600 metrów od wejścia na plac. Postanowiliśmy zatem zająć miejsca przed jednym z niewielu telebimów na Piazza del Risorgimento. Punktualnie o 10:00 rozpoczęła się msza beatyfikacyjna.
wyjątkowy. Owacją nie było końca. Gdy tylko papież ogłoszony został błogosławionym, na zachmurzone dotąd niebo wyszło słońce i zrobił się upał. Po uroczystości część grupy ustawiła się w długiej kolejce do Bazyliki Świętego Piotra. Inni udali się na dalsze zwiedzanie wiecznego miasta. My błąkaliśmy się samotnie ulicami Rzymu. Doskwierał nam upał i zmęczenie. To chyba największy śmietnik Europy. Trzeba przyznać jednak, że mimo niedzieli szybko zjawiły się służby porządkowe.
odwiedziliśmy Kościół Świętego Ducha. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I Kościół Bractwa Szkaplerza z Góry Karmel. Podczas spaceru podziwialiśmy zamek i most Świętego Anioła. Pałac Sprawiedliwości. Bazylikę Świętego Jana Chrzciciela. Napisaliśmy też pamiątkowe pocztówki. W końcu popłynęliśmy w rejs statkiem po Tybrze. Podziwialiśmy liczne rzymskie mosty. Patrzyliśmy na przybrzeżne budynki. I kościoły. Bliskość wody ukoiła wreszcie nasze zmęczenie. Dopłynęliśmy aż do malowniczej wyspy Tiberina ze świątynią Esculapa, boga medycyny. Wieczorem poszliśmy wszyscy do kościoła Matki Boskiej Opiekunki Piekarzy, gdzie nasi księża odprawili mszę świętą. Ostatnie spojrzenie na Rzym. Bazylika Świętego Piotra. Okna papieskie. Piazza del Risorgimento, gdzie rano tłoczyliśmy się na mszy. Ulica Via Ottaviano. Większość z nas zapewne powróci tu jeszcze, no bo przecież być w Rzymie i papieża nie widzieć.